Hej, dzisiejszy film miał być nieco inny, ale wpadło mi w ręce kordeo, kamerzy stają ładne przeszkody, więc widzimy się właśnie w filmie, w którym opowiem wam o moim treningu skokowym na kordeo, nad tym pracuję i tak dalej. Był to pierwszy taki poważny trening, jeśli można go tak nazwać. Nie będę tu mówić o podstawach jazdy na kordeo, bo to byłby temat na tak naprawdę oddzielny odcinek i nie będę się nad tym teraz rozwodzić. Zapraszam. Queen na kordeo ma zdecydowanie więcej głupich pomysłów, tak jak wszczurzycie na wszystkie konie wokół i wszystko jej się nie podoba, jeśli chodzi o inne stworzenia. Więc muszę zdecydowanie bardziej na nią uważać i pilnować o odległość między końmi, co jest oczywiście tym bardziej utrudnione, kiedy mam w ręce tylko sznurek. Film jest nagrany bez tej pierwszej rozgrzewki stęp kóz, ponieważ robię to często na kawecanie, pierwsze galopy też, by sprawdzić, czy koń tego dnia nie jest jakiś super elektryczny i wystraszony. Pierwsze najechanie na to było dość problematyczne. Kiwin widziała tam jakieś straszne rzeczy. Wolę w takim przypadku zatrzymać konia parę kroków przed przeszkodą. Tutaj robię to samo, bo widziałam już, że patrzy. Wolę, żeby się zatrzymała, stanęła na sekundę, ruszyła od nowa galopem i na takiej wysokości jest to też dobre ćwiczenie, żeby koń nie szarżował na tą przeszkodę. Oczywiście przed zaczęciem jakiejś pracy skokowej, drągach i tak dalej, warto sprawdzić, czy hamulce wam działają, czy koń jest skrętny i słucha się trasy. Oczywiste, lecz nie zawsze. Często właśnie robię przejścia galop, stój dosłownie. Staram się zrobić to jak najszybciej, by po przeszkodzie też mieć taką możliwość. Chwilę jeździłam po kole, robiąc różne przejścia, stęp galop, po czym nie zmieniając nic, po prostu naprowadzam Queen na przeszkodę. I tak naprawdę podchodzi do tego z takim samym tempem jak do ćwiczenia z przejściami. Powoli też zaczyna wymagać od niej trochę więcej, gdyż zazwyczaj po jednej przeszkodzie zatrzymywałam ją, co też mi dawało więcej kontroli. Teraz wprowadzam już jakieś konfiguracje tych przeszkód, no na razie w sumie kawaletek. Ćwiczeniem na konie, które gnają i pędzą przed siebie po przeszkodzie, jest ćwiczenie, w którym nie dajemy koniu wybrać kierunku prawo-lewo, po prostu zatrzymujemy konia na wprost w linii, w której jechaliśmy. Fajnie. Się cieszę. Odwracając to, co jechałam poprzednio, teraz jadę najpierw kawaletkę, potem do krzyżaka. Kończę to zatrzymaniem na ścianie, tak żeby Queen właśnie nie gnała po przeszkodzie. Jeśli kogoś martwi to, że koń kończy przy takim ćwiczeniu praktycznie na ścianie, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby koń wrąbał się w tą ścianę. Konie widzą tą odległość i zatrzymują się. Zresztą naszym zadaniem jest dać ten sygnał już sporo czasu wcześniej i dać koniu możliwość zatrzymać się w odległości. Jeśli koń nie zareaguje, to wtedy spotka się ze ścianą i już będzie musiał zareagować i się zatrzymać. Po wykonaniu tych pierwszych skoków, pierwszych ćwiczeń zaczynam trenowanie, że tak powiem, parkurowe, gdzie ćwiczymy już na jazdy. Na przykład ten najazd, który będę jechać teraz na stacjonat, jest bardzo problematyczny i właściwie nie da się najechać tej przeszkody idealnie na wprost. I konia trzeba bardzo korygować, gdy już się wykona dosyć gwałtowny zakręt. Tutaj trochę prostsze zadanie, ale ciągle wychodziły nam dalekie odbicia. Uznała więc, że to poprawię. I mimo, że kolejny skok nie był też jakoś bardzo bliski, to ja się chociaż lepiej zabrałam i uznałam, że najwyżej poprawimy to na tych większych wysokościach. Jak chemia poszła. Przeszkody idą w górę. Tu widzicie, jak bardzo problematyczny był ten najazd. I właśnie to, że wybicie niestety nam nie wyszło. Ja się nie zabrałam, nie spodziewając się czegoś takiego. Mój błąd głównie. Dlatego po prostu szybko to poprawiamy i nie było tematu. Po skoku często leżą na jakąś kawaletkę, bo później jest spokojniejsza, a jak widać dzisiaj nawet te kawaletki były do skakania, a nie do przechodzenia na spokojnie w kłusie. Na kole często wychodzą jakieś dalekie odbicia, tak jak wyszło to też tutaj, tylko ja już spodziewając się tego mogłam się lepiej zabrać i na pewno było nam wygodniej niż ostatnio. Okser został poprawiony, więc zdecydowanie na plus, nie było już co ją tam męczyć tym okserem.
To, co teraz widzicie, to ogólnie jest mój parkour, ale jako, że to jest treningowy parkour, to mogę w międzyczasie zrobić gdzieś koło. Wolę zrobić koło w parkourze treningowym niż jechać na pałę, szczególnie jak nie mam ogłowia i koń nakręcony to wcale nie jest dobre połączenie. I teraz miałam jechać żółtą, żeby właśnie dopełnić, że to jest cały parkour. Ale nie chciałam się tam na siłę pakować między konia do ląży albo kręcić gdzieś tam w okolicy, więc szybko właśnie tłumaczę to i lecimy dalej. Zarówno na głowie, jak i na kordeo czasem nie wychodzą na te lotne zmiany nogi i koń krzyżuje przez jakiś czas. Na kordeo czasem ciężko jest mi to od razu poprawić, gdyż ważniejsze jest dla mnie wtedy kontrolowanie tej trasy, ale kuń można to też wybaczyć, bo na razie plączą mi się nóżki. Postanowiliśmy jeszcze trochę w górę pójść na jednej przeszkodzie. Tutaj było dalekie wybicie, na które się sobą przygotowałam, więc skok wyszedł jaki wyszedł. W następnym podejściu oczywiście trochę już poprawiliśmy. Przynajmniej ja się lepiej zabrałam i nie wyglądałam jak worek ziemniaków. Nadal skok był dosyć mocny i troszkę daleki. Skoki na kordeo wiążą się z tym, że ciężko jest konia ładnie wycofać i skrócić przed przeszkodą. Robię co mogę, żeby tak było, jednak nie wychodzi to przy każdym skoku. Zdecydowaliśmy, że przeszkoda pójdzie jeszcze trochę w górę, ponieważ trącenie przeszkód to nie była wina tego, że koń już nie da rady, tylko odbić i najazdów. I teraz z wzrostem przeszkód nagle moje umiejętności jeździeckie podskoczyły, a koń chodziła jak na głowiu. Kurde. Na pewno?